Siema, z tej strony ja, czyli Chuligan z Promotor. Dzisiaj znowu pokażę, jak namalować herb hełmianki. Hełm będziemy potrzebować długopisu, oczywiście, żółtej kredki i zielonej kredki. Więc tak, to jest podobne niż, przepraszam, bo w tamtym odcinku słabo wyszedł herb Motoru Lublin. Hełmianki jest o wiele łatwiej namalować, namalować, więc tak, kreska, to nie ten długopis, ten pośledzony za przeproszeniem, kreska, o taka, o, że jeszcze dłuższa, do, na dół, o tak, o tu, kreska, przód, tak, teraz tu, tak, tak i tak, i mamy. No jak zwykle, kiedyś lepiej malowałem. I tak, o, wygląda. Tak, 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 i mamy, i połączamy. I teraz C, takie O, i H. I na żółto, C, C, H. No, tak mniej więcej. Kurna, kredka się złamała, jak ja tego nienawidzę. No dobra, mniej więcej. O, CH. Teraz mniej więcej, żeby... No, kurwa, przepraszam, ale musiałem. Muszę ją zatechnizować. Jeszcze. Dobra, tyle, mam nadzieję, że się nie złamę, bo to w kurze. Przepraszam, że musiałem na chwilę przerwać film, że musiałem temperować, ale zatemperowałem do... No jak ja tego nienawidzę. Przepraszam, naprawdę. Możecie się ze mnie teraz śmiać. Pośledzone kredki, naprawdę. Ja nienawidzę takich kredek normalnie. Nie miałem gdzie indziej. Jest. Nie mówcie, że jeszcze trzeba. Nie no, to jest już beka normalnie. Przepraszam. Dobra, tyle. Bo to naprawdę, jakby co to kolorujecie, to na zielono. O. Dobra. Nie mamy ukończony herb, hełmianki herb. Pamiętacie? Tak, 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 wracamy, tak, piszemy CH i na zielono. Więc tak, zachęcam do subskrybowania, łapkowania i komentarza.